Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na odcinek specjalny, odcinek, do którego zaprosiłam inne twórczynie na BookTubie, żeby opowiedziały Wam o swoich ulubionych książkach minionego roku. To już trzeci rok, w którym nagrywam film, który nazywa się Ulubione książki polskiego BookTube'a i zapraszam do niego różne twórczynie i twórców, chociaż chyba do tej pory żadnego mężczyzny nie udało mi się tutaj gościć, po to, aby opowiedziały Wam o swoich ulubionych książkach, o najlepszych książkach, które przeczytały w minionym roku. W tym wypadku jest to oczywiście 2023 rok. Ja również opowiem Wam o swoich ulubionych książkach, chociaż tak jak co roku przypominam też, że cały film z najlepszymi książkami, które przeczytałam, pojawił się już na moim kanale i w tym momencie pewnie gdzieś nad moją głową znajduje się odnośnik. Natomiast tak dla szybkiego przypomnienia opowiem Wam o nich, o nie wszystkich oczywiście, o dwóch lub trzech z nich na samym końcu. A teraz oddam głos moim gościniom, którym bardzo dziękuję za to, że zgodziły się wystąpić w tym odcinku i mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć dwie poprzednie edycje tego filmu, czyli tę z 2023 i 2022 roku, to te filmy będą podlinkowane na dole w opisie tego filmu, także zachęcam również do zerknięcia na poprzednie edycje, a teraz już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Hejka, jestem Edyta, prowadzę kanał Literatunek i bardzo się cieszę, że dzisiaj na kanale Marty mogę Wam opowiedzieć o trzech książkach, które na mnie zrobiły największe wrażenie w 2023. I pierwszą z nich będzie tomik poezji. Ja wiem, że poezja nie jest najbardziej popularna, czy w bookmediach, czy w ogóle, ale bardzo chciałabym Was zachęcić, żebyście chociaż dali szansę kilku utworom z tomiku Jestem baba Anny Świrszczyńskiej, poetki dwudziestowiecznej, uznawanej na przykład przez Czesława Miłosza za jedną z najwybitniejszych polskich poetek. To jest tomik z 72 roku, a naprawdę, kiedy się go czyta, ma się wrażenie, jakby powstał zupełnie współcześnie w odpowiedzi na dzisiejsze potrzeby. To jest tomik pełen portretów kobiet bardzo różnych, z wieloma różnymi doświadczeniami, kobiet starych, młodych, kochających, porzucających, porzucanych, cierpiących i doznających rozkoszy. Tomik na wskroś sensualny, taki cielesny, bardzo odważny i często przewrotny, jak to Świrszczyńska miała w zwyczaju już w fazie dojrzałej swojej twórczości, oczyściła swoje utwory z nadwyżki słów i zostawiła samą taką najbardziej soczystą esencję. To są wiersze dość proste, nie są to takie utwory jakieś bardzo trudne do zrozumienia, do zinterpretowania, a jednocześnie są niezwykle głębokie i uważam, że mają w sobie dużą dozę uniwersalności. Część tych utworów odnosi się też do doświadczeń z powstania Anny Świrszczyńskiej, w którym brała udział jako sanitariuszka. To są też wiersze niezwykle przejmujące. Drugą książką jest Nazywam się Czerwień, Orhana Pamuka w tłumaczeniu Danuty Chmielowskiej. To jest powieść historyczna, akcja dzieje się w XVI wieku, pod koniec XVI wieku w Stambule. Grupa miniaturzystów przygotowuje księgę, ilustrowaną księgę dla sułtana. Jest to projekt dość kontrowersyjny, dlatego że miniaturzyści mają korzystać po części z zachodnich metod obrazowania, a to jest taki czas, kiedy ścierają się w Imperium Osmańskim właśnie te tendencje zachodnie i tradycja, takie bardzo wpisane w tradycję obrazowanie. I jest to taka żywa dysputa, w której odchodzenie od tradycji nazywa się bluźnierstwem. Pewnego dnia jeden z miniaturzystów ginie, a my w miarę rozwoju akcji, która się rozwarstwia, w której jest pełno jakichś baśni, bajek, legend, które też wchodzą do ikonografii miniaturzystów, w której jest bardzo dużo wątków. Jest wątek miłosny, są liczne opisy sztuki, niezwykle barwne, plastyczne, także naprawdę można to wszystko jakby własnymi oczami zobaczyć przez słowa, którymi Pamuk posługuje się arcymistrzowsko. W toku tej akcji dochodzimy powoli do tego, kto zabił miniaturzystę, więc prowadzeni jesteśmy tym wątkiem kryminalnym, który też bardzo wciąga, ale jest tylko jedną z wielu składowych tej niezwykle kolorowej powieści. I wreszcie moja ukochana Ja, Renaty Lis, to jest taka książka autobiograficzna, eseistyczna, o dorastaniu w PRL-u, odkrywaniu swojej seksualności i o wieloletnim związku Renaty Lis z jej ukochaną, o tym, z czym wiąże się życie w takim długim związku, kiedy już osoby chcą uzyskać jakąś stabilność taką administracyjno-prawną jednopłciowym w Polsce, o intymności, o miłości, jej takich codziennych przejawach, wreszcie o chorobie i śmierci matki, o podejściu Renaty Lis do orientacji i do płci. Myślę, że wiele osób może skłonić do refleksji o wpływie warunków takich zewnętrznych, warunków społecznych na jednostkę i może pokazać szereg problemów, o których osoby nie będące w podobnej sytuacji nawet mogą nie pomyśleć. Ale przede wszystkim to jest książka napędzana miłością, w piękny sposób opisująca niezwykle bliską relację dwóch kobiet i wypełniająca jakąś lukę reprezentacji osób nieheteronormatywnych, już dojrzalszych, już starszych. I to już wszystko, o czym chciałam Wam opowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, Marta, za zaproszenie do tego filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie i przekazuję głos następnej osobie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka, jestem z kanału Panna Sasna i dzięki uprzejmości Marty będę miała dzisiaj przyjemność zaprezentować Wam kilka książek, które skradły moje serce w zeszłym roku. Marta nie mówiła, ile konkretnie książek mogę wybrać w tym zestawieniu, więc wybrałam więcej niż mniej, ale postaram się mówić krótko, zwięźle na temat. Przy okazji też chciałam podziękować Marcie za to, że zechciała mnie zaprosić do tego filmu, ale już bez zbędnego przedłużenia przejdę do książek, które tutaj przygotowałam. I pierwszą książką jest to książka autorstwa Holly Jackson, Grzeczna dziewczynka musi zginąć, od wydawnictwa Booksforia. Jest to trzeci tom, który przeczytałam w zeszłym roku, więc tutaj jakby trzymałam się tych ram, ale dwa pierwsze tomy przeczytałam wcześniej, więc troszeczkę oszukiwałam, ale nie do końca. Ważne jest to, że żeby przeczytać trzeci tom, trzeba przeczytać pierwszy i drugi, bo to, co dzieje się w pierwszym tomie, ma wpływ na to, co dzieje się w trzecim tomie, więc jak widzicie, jest grubo. Ale jeżeli lubicie historie kryminalne, ale jednocześnie też brać udział w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, to ta seria będzie dla Was, ponieważ wszystkie dowody, które tutaj odnajduje główna bohaterka, Wy też macie je do dyspozycji, więc wraz z nią rozwiązujecie każdą zagadkę. Dodatkowo ta historia niekiedy mrozi krew w żyłach, jest bardzo mroczna, ale jednocześnie też niezwykle angażująca. Także jeżeli lubicie tego typu historie, to cała seria Przewodnika po zbrodni według Grzecznej dziewczynki będzie dla Was, uwierzcie. Następnie książka, gdzie głównymi bohaterami są złodzieje, mianowicie Złodziejski Gambit autorstwa Kavion Lewis od wydawnictwa Jaguar. Tutaj złodzieje, najlepsi złodzieje z całego świata biorą udział w zawodach, gdzie główną nagrodą jest spełnienie jednego marzenia. Oczywiście nie może być to marzenie z wskrzeszenia kogoś, ale nieważne co sobie zażyczy, będzie to spełnione. I zadania, które mają, są naprawdę nie do wykonania, no chyba że jest się najlepszym złodziejem na świecie. Dużo zwrotów akcji i przede wszystkim mnóstwo akcji, no a samo zakończenie wbija w fotel i ja nie mogę doczekać się kolejnej części. Jeśli jutra ma nie być, Jen, Esty, Jude od wydawnictwa SQN. Tutaj główna bohaterka postanawia popełnić samobójstwo i właśnie w tym momencie, kiedy dochodzi do wniosku, że najwyższa pora to zrobić, dowiaduje się, że zbliża się koniec świata, mianowicie nastąpi on za 9 dni. Wtedy podejmuje decyzję, że w sumie poczeka jeszcze jeden dzień, później kolejny dzień, wraca do domu rodzinnego i tam stara się rozwiązać problemy, z którymi się nie potrafiła zmierzyć w momencie, kiedy myślała, że świat będzie cały czas istniał. Niezwykle wzruszająca, poruszająca historia, ale jednocześnie też bardzo ciepła i taka pełna miłości, w której myślę, że wielu z Was się zakocha. Książka, w której już występuje więcej wątków fantastycznych, mianowicie Napar z magii i trucizny autorstwa Judy Eileen od wydawnictwa Masrit. Tutaj główna bohaterka bierze udział w konkursie parzenia herbaty, gdzie musi pokonać naprawdę prawdziwych mistrzów. Jednak nie jest to takie zwyczajne parzenie herbaty, tam musi użyć ona specjalnej magii do tego. Jednocześnie nie jest to tylko i wyłącznie historia o tym, ponieważ są tutaj poruszone wątki polityczne, jak również stara się ona rozwikłać zagadkę, kto tak naprawdę morduje mieszkańców cesarstwa. Musi ona znaleźć też antidotum, jak uleczyć swoją siostrę, więc jest to taka opowieść o siostrzanej miłości, o poświęceniu, o szukaniu własnej również mocy i siły. Następną książkę, którą przygotowałam, niestety nie mam w formie papierowej, ponieważ słucham ją w audiobooku, są to Lekcje chemii, tutaj wkleję Wam okładkę, ale uważam, że każdy, absolutnie każdy powinien przeczytać tę książkę. Zazwyczaj nie rzucam takich górnolotnych stwierdzeń, że każdy powinien coś przeczytać, ale Lekcje chemii to jest właśnie jeden z tych tytułów, naukowców. Jest to historia kobiety, która walczy z światem naukowym. Jest to historia również o miłości, o szukaniu takiego własnego głosu, o walczeniu o ten głos, ale jednocześnie ta historia jest też tak ukazana, że robi się ciepło na sercu. Nie brakuje tam, tak jak w życiu, trudnych tematów, ale fragmenty, gdzie też jest ta historia ukazana z perspektywy psa o bardzo specyficznym imieniu, są bardzo rozczulające. Ogólnie cała historia jest niesamowita i każdemu, komu ją polecałam, się ona podobała, więc to już też o czym świadczy. Jeżeli jeszcze nie czytaliście Lekcji Chemii, to warto ją przeczytać przed zobaczeniem serialu. I teraz dwie ostatnie książki, które pokażę równocześnie, ponieważ są autorstwa tej samej pisarki, mianowicie Pokrzywa i kość i Wypieki defensywne. Niestety nie mam Pokrzywy i kość, bo komuś ją pożyczyłam, więc pozwoliłam sobie wkleić ponownie tutaj okładkę. I są to książki autorstwa Kingsfisher od wydawnictwa SQN. I krótkie podkreślenie: jeżeli lubicie filmy Bartona i chcecie przełożyć filmy Bartona na książki, to właśnie Wypieki defensywne i Pokrzywa i kość będą tego idealnym przykładem. Połączenie zabawnych dialogów z makabrycznymi scenami. Przykładem może być kura mająca demona w sobie, pies z kości, jak również zakwas, który jest prawdziwym mordercą. Czy to nie brzmi genialnie? To jeżeli chodzi o moje polecenia książek, które przeczytałam w 2023 roku. Mam nadzieję, że któryś z tych tytułów przypadnie Wam do gustu. Ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tego filmu. Było mi niesamowicie miło. Pa! Ja mam na imię Krysia i prowadzę kanał o książkach. Jeżeli chodzi o moje czytelnicze wybory, to ja staram się czytać szeroko, czyli sięgać po różnorodne tytuły, które mają szansę mi się spodobać, które mogą mnie czymś zainteresować, bez takiego konkretnego oglądania się na konkretny gatunek. Natomiast nie da się ukryć, że jeżeli chodzi właśnie o to, co najbardziej lubię czytać, gdzieś co najbardziej głęboko zakorzenione jest w moim sercu, to jednak jest to taka szeroko rozumiana fantastyka, więc nie sposób nie zacząć od fantastyki, jeżeli mam tutaj opowiadać o książkach, które bardzo lubię, które są moimi ulubionymi. I zacznę od tej książki, która jest, myślę, że też bardzo popularna, ale jednak bardzo dobra. I tutaj mowa oczywiście o Drodze Królów Brandona Sandersona, tom pierwszy serii Archiwum Burzowego Światła. Jest to książka, która myślę, że jest dosyć szeroko znana, szeroko omawiana. W większości to omawianie składa się z pochlebstw i ja jak najbardziej dołączam do tego grona. To jest książka, o której zanim nie zaczęłam, i autor, o którym zanim nie zaczęłam prowadzić właśnie swojego kanału, to nie słyszałam nigdy wcześniej, więc to jest w sumie taka zasługa tych dwóch mediów, że sięgnęłam po tego Brandona Sandersona i dołączyłam jak najbardziej pod wpływem tej, szczególnie tej książki, do jego fanklubu. Tutaj głównie śledzimy czwórkę bohaterów i ich jakieś tam zmagania przez życie. Mamy tutaj świat, w którym wiadomo, że wcześniej wydarzyła się jakaś sytuacja, że bogowie, czy jakieś takie istoty, które władały pewnego rodzaju magią, one opuściły ten świat, opuściły tych ludzi. Nie do końca są jasne przyczyny, dla których to zrobili. Natomiast zostały po tych świetlistych istotach, pewnego rodzaju artefakty. I te artefakty są na tyle cenne, że właściwie rzecz biorąc one znaczą o sile, wręcz o takiej sile militarnej tutaj właśnie pewnych potęg. Oczywiście też jeżeli chodzi o taką historię, te potęgi się ze sobą ścierają w pewnym kulminacyjnym momencie. Natomiast też uczciwie trzeba rzecz biorąc przyznać, że dookoły strony około 800. Ta historia nie jest aż tak angażująca, jakby się mogło na początku wydawać. Jest dobra, ale jednak trochę trzeba jej poświęcić czasu i mieć takie zaufanie do autora, że on rzeczywiście jest w stanie przeprowadzić czytelnika przez tę historię z pewnego rodzaju jakimś sensem, że ta cała męka, jakby czytanie po prostu takiej grubej knigi, że będzie to wynagrodzone. Moim zdaniem to jest wszystko wynagrodzone aż po 100-kroć. Satysfakcja jest po prostu ogromna, jest niesamowita. Okazuje się, że wszystko, co zostało do tej pory powiedziane, każdy element, każda rozmowa z pozoru wydawać by się mogło niewiele znacząca, każda jakaś sytuacja, to wszystko ma znaczenie, każda też retrospekcja, każde wtrącenie, wszystko ma znaczenie i koniec końców jest te wszystkie puzzle rzucone na stół właśnie przez autora, one się po prostu na koniec składają w niesamowity obraz. I tu właśnie myślę, że w tym momencie w tym właśnie całej tej konstrukcji tkwi właśnie ta ogromna siła tej książki, to, że ona się podoba i że podoba się tak wielu czytelnikom, chociaż trzeba też przyznać, że sama historia w sobie też jest bardzo dobra. Brandon Sanderson ma taki talent, że on bardzo dobrze umie po prostu pisać zakończenia, które są angażujące, które są satysfakcjonujące, które nawet jeżeli reszta, bo tutaj mówię, że oczywiście w porównaniu do innych książek, nie do tej, nawet jeżeli jakaś tam część inna historii była słabsza, to jednak zazwyczaj to zakończenie jest niezwykle angażujące i no jakby spełnia swoją rolę, więc Droga Królów jak najbardziej mogę polecić, po prostu świetna, świetna, fenomenalna książka. Jeżeli chodzi o fantazy, to przeczytałam też w ubiegłym już roku pierwszy tom trylogii Robin Hood, Kupcy i ich żywostatki, czyli Czarodziejski statek. I jest to również wspaniała, wspaniała historia. Tam znowu przenosimy się do takiego miasta wolnego handlu, czyli to jest taka miejscowość, takie miasto, gdzieś wcześniej z innego miejsca na kontynencie przynieśli się pierwsi osadnicy i oni właśnie zaczęli handlować i zaczęli budować swoją pozycję, swoje bogactwo i swoją potęgę. Tutaj w tym świecie jest również magia, która tutaj się objawia w postaci takiego czarodrzewu, drewna, które pochodzi z takich dosyć jeszcze tajemniczych, owianych pewną dozą mroku i tajemnicy z deszczowych ostępów i z tego drewna budowane są statki, które mają taką właściwość, że po tym jak 3 pokolenia kolejnych kapitanów umrą na ich pokładzie, to one budzą się jakby do życia, zyskują swoją jaźń i pamiętają poprzednie właśnie czasy, ale są również w stanie właśnie budzić się do życia i uczyć się od nowa tego życia, nabierać swoje cechy, stają się takimi jakby odrębnymi jestestwami, odrębnymi bytami i te statki też świadczą właśnie o pozycji tych pierwszych kupców. To jest też historia właśnie, gdzieś tam w tle jest piractwo, dużo, to jest taka w dużej mierze historia, która dzieje się na morzu, w której też są jakieś takie gierki, intrygi polityczne. To jest dosyć taka szeroka i monumentalna historia, jeżeli się o niej zastanowić. Dużo jest też właśnie magii, ale jest też bardzo duży faktor właśnie taki rozrywkowy w tej historii, że mimo tego, że ona ma swój ciężar, to jednak jest bardzo, bardzo dobrą rozrywką. I myślę, że to, co jest największym dobrem tej historii, to jest sposób, w jaki autorka wykreowała swoje postaci, w jaki sposób wykreowała też relacje między nimi, bo ta książka właśnie głównie żyje tymi postaciami. Te wydarzenia, jakieś tam historia, która się dzieje, fabuła też jest bardzo dobra, ale jednak moim zdaniem ci bohaterowie robią największe wrażenie, bo ta książka też ma coś takiego, że jest niezwykle imersyjna, wręcz momentami traci się poczucie, jakby się czytało książkę, tylko ona tak pochłania czytelnika, że ma się poczucie, jakby się weszło w tę historię i żyło się na równi z nią, że po prostu się ją przeżywa, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy, które się przytrafiają bohaterom, bo oni są wręcz też jak żywi, w ogóle nie czuć w nich żadnej papierowatości, oni są jakby żywymi postaciami, są tak doskonale wykreowani i tak doskonale są dodane jakieś ich wewnętrzne krajobrazy. To jest, uważam, coś niesamowitego, bo też trzeba być uczciwym i przyznać, że bardzo rzadko zdarza się, żeby podczas czytania książki, żeby ona aż tak właśnie wciągała czytelnika, żeby się traciło to poczucie, że się czyta, tylko właśnie, że się daną historię przeżywa, więc to jest, uważam, niezwykłe doświadczenie. Ja wiem, że ta książka jest w tym momencie obecnie trudno, dosyć dostępna, ale jest gdzieś w bibliotekach, ja też z biblioteki właśnie miałam ją pożyczoną, natomiast też wiem, że wydawnictwo ogłosiło, że w tym roku wznowi tę serię, więc myślę, że jest na co czekać i będzie bardziej dostępna. Ja bardzo, bardzo mocno polecam. I na koniec opowiem o innej książce, która również bardzo mi się podobała, która absolutnie skradła moje serce i mowa tutaj o Akuszerkach Sabiny Jakubowskiej. Książka, którą przeczytałam w styczniu ubiegłego roku, o której nie mogłam zapomnieć, nie mogłam przestać myśleć o niej przez cały rok i nadal jest żywa w mojej pamięci. I to jest historia, tutaj poznajemy sagę rodzinną, historię rodziny Franciszki Diabelec i oczywiście ją samą. Realia są takie, że jest tutaj XIX wiek, a potem przełom koniec XIX wieku, przełom wieków i wiek XX, który też obfitował w różne ważne wydarzenia przełomowe wydarzenie, jeżeli chodzi też o historię Polski, jeżeli chodzi o historię świata. I tutaj poznajemy też małą miejscowość, Jadowniki, małą wieś, podkrakowską wieś, więc dla mnie to też jest oczywiście podwójnie angażujące, bo ja bardzo lubię czytać o miejscach, które znam, które mogę sobie nie tylko wyobrażać, ale które po prostu znam, bo w nich żyję, bo tworzą tą moją małą ojczyznę, więc to było dla mnie coś bardzo, bardzo ciekawego. I poznajemy Franciszkę w momencie, kiedy ona jest bardzo młodą dziewczyną, natomiast no, nie do końca w szczęśliwych okolicznościach, bo ona rodzi swoje pierwsze dziecko, natomiast jest to dziecko niestety martwe i ona też nie jest w dobrym związku dla siebie w tym momencie. Natomiast pod wpływem pewnych właśnie okoliczności, wydarzeń, splotów, przypadków, ona zaczyna szkolić się na akuszerkę i potem pracować w zawodzie. To jest bardzo dobra książka, czyta się ją wspaniale, ona jest też tak bardzo dobrze, pięknie napisana, z dużą dozą takiej wrażliwości, ale też nie jest to w żaden sposób jakiś taki przekład romantyzowany, czy zakłamywany, czy jakieś patrzenie przez przesadnie różowe okulary, więc ona ma też w sobie dużą dozę takiego, można rzecz biorąc, pewnego rodzaju realizmu, że nie jest oderwana jakby zupełnie od jakichś pewnej rzeczywistości czy realiów, coś świetnego, mimo tego, że ona ma swoje rozmiary i jest właśnie taka grubsza, gruba, to jest prawie 700 stron, może to przerażać, ja to rozumiem, ale nie jest to żadna wymówka, bo wręcz czyta się, samo się czyta, strony przewracają się właściwie same i jest to wspaniale, fenomenalne śledzić właśnie losy. Oczywiście są też momenty w całej tej historii, które trudno zrozumieć, z którymi ciężko się zgodzić, pojawia się jakaś frustracja, natomiast są to momenty, a w porównaniu do całej historii ona jako cały twór jest po prostu wspaniała, fenomenalna. Ja gorąco zachęcam, żeby właśnie po akuszerki sięgnąć, żeby przynajmniej spróbować, bo myślę, że warto po prostu dać szansę w czytaniu tej książki. Jeszcze nie spotkałam się szczerze z negatywną opinią, a uważnie śledzę właśnie, co inni czytelnicy mają do powiedzenia na temat akuszerek. I na ten moment to są już wszystkie książki, chociaż oczywiście mogłabym ich wymienić o wiele, wiele więcej. Ale no nie chcę zabierać też tak dużo czasu antenowego. Bardzo dziękuję Marcie za to, że zaprosiła mnie, bo dla mnie jest to ogromne, ogromne wyróżnienie. Nie spodziewałam się tego zupełnie, ale bardzo mi z tego powodu miło. Więc za to wyróżnienie bardzo, bardzo dziękuję. Cześć, tu Magda z kanału Goodbooki. Bardzo cieszę się, że mogę się z Wami podzielić tutaj na Marty kanale moją ulubioną książką z 2023 roku. Zastanawiałam się, czy pokazać Wam kilka książek, czy może jedną wyjątkową. I doszłam do wniosku, że skupimy się na tej jednej wyjątkowej książce, jedynej, której dałam w tamtym roku 5 gwiazdek. Jest to Mężczyzna imieniem Uwe. To jest historia, która doprowadziła mnie do takich łez, których nie mogłam zastopować przez 10 minut po skończeniu książki. Dosłownie siedziałam i po prostu płakałam, bo miałam w sobie tyle emocji. To jest historia z pozoru dość prosta, ponieważ opowiada o mężczyźnie gdzieś tam, wiecie, w średnim wieku, między 50 a 60 rokiem życia, który na początku książki postanawia popełnić samobójstwo, ponieważ już nie chce żyć na świecie, w którym nie ma jego żony. Stracił żonę, oczywiście, jak możemy się domyślić, no i teraz postanawia też odejść, żeby już być z powrotem razem z nią. Postaram się tutaj nie płakać, chociaż jest to bardzo ciężkie, mówiąc o tej książce, bo ona do teraz wywołuje we mnie strasznie dużo emocji. No i to jest typ mężczyzny bardzo zrzędliwego, takiego ponurego, wszyscy go denerwują, dla wszystkich jest niemiły, taki typowy, wiecie, niemiły pan z osiedla. No i jak możemy się domyślić, nie idzie to samobójstwo po jego myśli, nie dochodzi do tego tak naprawdę, ponieważ cały czas ktoś mu przeszkadza, sąsiedzi. I tak to się wszystko zaczyna. I tak naprawdę w tej historii głównie chodzi o tych ludzi, którzy tam są, ludzi, którzy bardzo, bardzo przypominają osoby, które gdzieś tam my możemy spotkać na co dzień. To są wręcz takim odbiciem tych osób. Są świetnie wykreowani ci bohaterowie, bo są bardzo prawdziwi i te relacje między nimi są tak realne, są tak emocjonujące, bo z jednej strony nie dzieje się tam za wiele, ale z drugiej strony dzieje się bardzo dużo. Widzimy, jak Uwe się zmienia, jak spojrzenie na świat naszego głównego bohatera się zmienia, co jest niesamowite, bo jest on naprawdę bardzo smutnym człowiekiem na samym początku. I widzimy, że gdzieś tam to światełko w nim coraz bardziej się świeci w środku, co nie miało miejsca wcześniej, szczególnie po śmierci żony. Więc no, jest ta historia przepiękna. przepiękna w swojej prostocie i w tym, jak pięknie opowiada o relacjach między ludźmi, o miłości, o stracie, o tęsknocie. No jest to coś wspaniałego i ja mogę zachwalać tę książkę i zachwalać. I mam jeden swój ulubiony cytat, o którym zawsze mówię, gdy o tej książce gdzieś tam opowiadam, i to jest fragment, gdzie jest napisane, że Uwe widział świat w czarno-białych barwach, a jego żona była jego wszystkimi kolorami. I znowu płaczę, bo to jest takie smutne. Więc tak, słuchajcie, to jest ta jedna książka, którą dałabym wam do ręki od razu, żebyście ją przeczytali. Nieważne, jakie książki lubicie, jakie książki czytacie, ta książka jest naprawdę wspaniała i warto poświęcić jej swoją uwagę. Bardzo wam dziękuję, dziękuję też Marcie za zaproszenie i pewnie widzimy się na tym kanale za rok. Cześć, jestem Natalia z kanału Kursywa, a to 4 najlepsze książki, jakie przeczytałam w roku 2023. Na początek Grona gniewu Johna Steinbecka, czyli klasyk literatury amerykańskiej. Ja już wiedziałam, że twórczość Johna Steinbecka do mnie przemawia po tym, jak rok temu, 2 lata temu właściwie, Na wschód od Edenu mnie zachwyciło. I nie spodziewałam się, że przy Gronach gniewu znowu poczuję tak mocne emocje, a jednak to się stało. Fabularnie ta książka opowiada o losach pewnej rodziny w trakcie wielkiego kryzysu. To jest rodzina, która próbuje w tych trudnych, naprawdę okrutnych czasach po prostu przetrwać. Oni są wobec siebie solidarni, lojalni, obdarzają się nawzajem miłością i po prostu próbują jakoś żyć. Natomiast, tak jak wam powiedziałam, rzeczywistość jest na tyle trudna, że to życie miejscami jest nawet niemożliwe. To jest książka, która na poziomie metaforycznym opowiada przede wszystkim o postawach ludzkich i o miłości do drugiego człowieka. W Gronach gniewu znalazłam jedno z najbardziej przejmujących zakończeń, na jakie natknęłam się w literaturze. Jest to zakończenie szokujące, ale zawiera takie przesłanie, które wchodzi naprawdę głęboko pod skórę i wydaje mi się, że zostaje z człowiekiem już na zawsze. Ptaki Daphne du Maurier to jest mój ulubiony zbiór opowiadań. Najlepszy zbiór opowiadań, jaki miałam okazję przeczytać w całym swoim życiu. Z tego prostego powodu, że tutaj mamy 6 opowiadań i każde z nich stoi na własnych nogach. One wszystkie są klimatyczne, niektóre są przewrotne, niektóre mają bardzo taki wyraźny komentarz społeczny, inne są zaś zabawne i uważam, że z każdego opowiadania można byłoby napisać osobną powieść. Z tego powodu uważam, że Ptaki i inne opowiadania to jest książka, po którą powinniście sięgnąć. Czas życia i czas śmierci Remarka to również jest taka książka, która już wiedziałam, że będzie dobra przed lekturą, ponieważ czytałam wcześniej książki tego pisarza i on zdecydowanie urzeka mnie swoim stylem, który jest taki melancholijny, nostalgiczny i raczej przedstawia zawsze smutną historię, ale również jest w stanie zawrzeć w tych historiach takie wartości, które są w życiu najważniejsze. I tak też jest w tej książce. Mamy tutaj historię Niemca, który jest żołnierzem i który doświadcza podczas II wojny światowej ogromnego dylematu takiego etycznego, konfliktu moralnego. Związane jest to przede wszystkim z tym, że on obserwuje upadek własnej ojczyzny. W związku z tym odczuwa żal, rozkoryczenie, rozpacz. Z drugiej strony jest on świadom zbrodni Niemców, więc te jego uczucia są bardzo skomplikowane. A tak naprawdę sprowadza się to do tego, że on jest po prostu człowiekiem, który chce przeżyć, który chce kochać, który chce być szczęśliwy. Natomiast żyje w takich czasach, w takim miejscu, że to szczęście wydaje się czymś niemożliwym do osiągnięcia. Przepiękna książka, która pozwala nam naprawdę docenić to, co mamy w życiu. I moja ulubiona książka zeszłego roku. Jest to właściwie najlepsza książka, jaką przeczytałam w życiu i są to Chłopi Władysława Reymonta, czyli arcydzieło polskiej literatury klasycznej. Chłopi Reymonta to jest książka, która zawiera wszystkie elementy, których ja szukam w literaturze. Mamy tutaj przepiękny, plastyczny język, postacie z krwi i kości, które są wspaniale nakreślone. Mamy tutaj społeczność i obserwujemy bardzo skomplikowaną dynamikę w relacjach pomiędzy różnymi mieszkańcami, pomiędzy różnymi bohaterami tej powieści. Dodatkowo tutaj bardzo wyraźnym wątkiem jest obcowanie człowieka z naturą, życie człowieka człowieka w zgodzie ze zmieniającymi się cyklami natury i to tutaj jest przepięknie poprowadzone. Dodatkowo w Chłopach znalazłam najpiękniejsze i najbardziej poruszające sceny śmierci, jakie kiedykolwiek czytałam. Uważam, że to jest absolutne arcydzieło i zdecydowanie warto Chłopów przeczytać. I to tyle. Dziękuję Ci bardzo, Marta, że zaprosiłaś mnie do tego odcinka. Cześć! Cześć wszystkim, tu Zuza Zaksiążkowane i bardzo dziękuję Marcie, że zaprosiła mnie do tego odcinka, żebym mogła Wam opowiedzieć o najlepszej książce 2024 roku. I oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów Marty, wszystkich naszych widzów. To niestety ze mną nie ma okres sesyjny, więc nie za bardzo miałyśmy możliwość, żeby się razem spotkać, ale zamiast tego ja Wam opowiem. Tylko niestety nie mogłam się zdecydować na jedną, więc padło na 3. Marta, przepraszam, ale zmieszczę się w 5 minut, obiecuję. Mam 3 książki, wszystkie 3 bardzo różne od siebie i chciałabym bardzo Wam polecić kryminał, o którym trąbiłam bardzo dużo, więc jeśli mnie kojarzycie z internetu, to na pewno wiecie, że to jest super książka, co nie zmienia faktu, że warto jest przypominać. Pomoc domowa Fridy McFadden to jest jeden z najlepszych kryminałów, jakie czytałam. Jest tutaj absolutnie wszystko, czego można by chcieć od dobrego kryminału. Jest tutaj napięcie, niepokój, mrok, niesamowite zwroty akcji, fantastyczni bohaterowie, w szczególności główna bohaterka Millie, ale również bohaterowie, którzy inni są zamieszani tutaj w intrygę kryminalną, są bardzo charyzmatyczni i bardzo ciekawi. To jest książka, która łączy trochę takie elementy thrilleru, takiego typowego thrilleru akcyjnego z elementami psychologicznego, jakiegoś takiego pokręconego w ogóle świata w głowie i jest to dość książka, no taka może nie brutalna, bo tutaj nie ma jakichś scen bardzo opisowych, natomiast jest tutaj tego trochę, więc jeśli na przykład lubicie tego typu książki, które są mocno obrazowe, to Pomoc domowa będzie naprawdę, naprawdę fajna. Oprócz tego nasz patronat, czyli Babel, ja akurat Wam tu pokażę wersję po angielsku, bo taką tylko mam u siebie w Poznaniu. Babel to jest książka na pograniczu literatury pięknej i fantastyki, więc tutaj mam tak naprawdę 4 różne gatunki w 3 książkach i to jest bardzo mądra książka, bardzo wartościowa książka. Jest dość trudna, tak myślę, na początku, żeby się w nią wgryźć, więc dajcie jej troszkę więcej czasu i dajcie jej szansę na pewno, ponieważ jest to książka o młodym chłopaku, który zostaje wrzucony do pewnej uczelni po tym, jak profesor uratował mu życie i jest uczniem właśnie na Oksfordzie i tam uczy się pewnych różnych rzeczy, między innymi tego, jak działa magia w tym świecie i to jest taka magia bardzo osadzona w rzeczywistości, w sensie to nie są żadne czary, ani żadne, znaczy może troszkę czary, ale nie to są żadne, wiecie, potwory, stwory, nie wiadomo co, tylko to wszystko tutaj się opiera bardzo mocno na nauce, na lingwistyce, na tłumaczeniach, na całym jakby właśnie całej sferze wydawniczej, jeśli chodzi o tłumaczenia i nie tylko wydawniczej w ogóle. Więc tak, jest wzruszająca, jest bardzo, bardzo błyskotliwa i jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju komentarzy społecznych, które są bardzo aktualne i które myślę, że warto jest sobie gdzieś tam czytać, przypominać o nich i myśleć o nich, bo są naprawdę wartościowe. Więc tak, Babel. Rozumiem też, bo części osób to jest dość duże rozczarowanie, więc rozumiem, bo tutaj to nie jest książka taka uniwersalna raczej, natomiast czuję, że jeśli dacie jej szansę i dobrniecie do końca jakoś, nawet jeśli Wam się nie będzie podobało przez większość czasu, to na końcu, nawet jeśli nie będzie to Wasza ulubiona książka, to naprawdę ją docenicie, bo to, co tam się dzieje, to jest po prostu głowa mała. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, bardzo rzadko pokazuję ją u nas na filmach, bo nigdy jej nie mam przy sobie, bo zawsze jest w Poznaniu i są to Skrzydła ognia. Skrzydła ognia Tui Sutherland, czyli tom pierwszy Smocze proroctwo, ale mogłabym Wam pokazać tutaj 5 pierwszych części, które przeczytałam w tym roku na przestrzeni 3 miesięcy. Fantastyczna seria o smokach, o magii, o przyjaźni, o miłości, o przeznaczeniu, o zadaniu, o wyprawie, o... No, wszystko było super. To jest książka dziecięca i seria jest dziecięca, natomiast to jest taka jedna z tych książek dziecięcych, które naprawdę są po pierwsze momentami straszne, po drugie są bardzo, bardzo inteligentne i to nie jest książka infantylna, mimo że bohaterowie momentami mogą się wydawać infantylni, to sama książka nie jest taka. Plus do tego są plot twisty, których ja nie spodziewałam się absolutnie, więc naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. I jeśli szukacie czegoś, co Was zrelaksuje i za, wiecie, głowę Wam trochę ulży wam w głowie, to bardzo wam polecam. Także to są moje 3 książki, które chciałabym wam tutaj polecić z całego serca. Marta, jeszcze raz dziękuję, że mogłam wziąć udział w tym filmie. Bardzo was ściskam i zostańcie na kanale Marty dłużej, bo ja uwielbiam Martę od lat i to jest super dziewczyna i robi super materiały. I też wpadajcie na nasz kanał, jeśli macie ochotę. Także tak, ściskam was, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć! Jak widzicie, ten filmik to była masa inspiracji i masa różnorodnych, wspaniałych książek, które być może warto dodać do swojej listy na 2024 rok. Jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim dziewczynom za to, że zechciały wystąpić w tym filmie. I oczywiście na dole w opisie będą odnośniki do wszystkich kanałów, także zapraszam również do odwiedzenia kanałów dziewczyn. Na pewno nie pożałujecie i myślę, że znajdziecie tam też coś dla siebie. A przechodząc już do moich ulubionych książek 2023 roku, to zacznę tutaj od perełki minionego roku, a są to oczywiście Grona gniewu Johna Steinbecka. Tak jak już mówiłam kilka razy co najmniej na tym kanale, ja uwielbiam twórczość Jonasa Steinbecka. To znaczy uwielbiam twórczość, to jest takie dosyć odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że przeczytałam do tej pory dopiero 2 jego książki, ale to właśnie pierwsza z nich, czyli Myszy i ludzie, zrobiły na mnie tak ogromne wrażenie, że ja o tej książce myślałam właściwie non-stop. Po tej jednej króciutkiej książce wiedziałam, że będzie to autor, który no, będzie dla mnie w jakiś sposób ważny i po którego książki będę chciała sięgać. Grona gniewu, po które sięgnęłam na początku zeszłego roku, tylko mnie w tym przekonaniu utwierdziły. To jest naprawdę wspaniała proza, chociaż jak na razie kręci się wokół tego samego tematu, czyli wokół tematu wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Są to lata 30. Tutaj mamy rodzinę Joudów, która właśnie w tym czasie decyduje się, a właściwie bardziej jest poniekąd zmuszona opuścić rodzinny dom w Oklahomie i wyrusza w drogę do Kalifornii, gdzie ma na nich czekać praca i lepsze życie, przynajmniej tak obiecuje rząd. Niestety nie jest to prawda, o czym ta rodzina będzie bardzo szybko w stanie się przekonać. Jest to przede wszystkim historia o tym, jak właśnie w czasach wielkiego kryzysu wykorzystywano farmerów, jak pozbawiano ich domów. Ta książka przez jakiś czas chyba w niektórych stanach była nawet zakazana, także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo kontrowersyjna jest jej treść. Jest to powieść bardzo wzruszająca, bardzo przejmująca i jednocześnie wywołująca takie poczucie niesprawiedliwości, no bo przecież mamy tutaj historię lepszego życia, którą obiecuje rząd, a która okazuje się nieprawdą po prostu i która doprowadza do no, dosyć tragicznych losów tej rodziny, ale już nie chcę wam tutaj też więcej zdradzać, żeby niczego nie zaspoilerować. Bardzo, bardzo gorąco polecam Grona gniewu, ale i Johna Steinbecka w ogóle. Ja mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zapoznać z książką Na wschód od Edenu, która również, mam nadzieję, trafi do mojej topki książek 2024 roku. Druga książka, o której chciałam tutaj opowiedzieć, to Ptaki Daphne du Maurier. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, mówiłam o Rebece, natomiast tym razem mam Ptaki i znowu, podobnie jak w przypadku Johna Steinbecka, mam nadzieję, że w tym roku również przeczytam jakąś książkę Daphne du Maurier i ona również znajdzie się w topce tego roku. To jest również taka autorka, którą powoli sobie odkrywam i której styl pisania i tworzenia powieści bardzo, bardzo do mnie trafia. Jeżeli chodzi o Ptaki, to mamy tutaj zbiór różnych opowiadań i właśnie to tytułowe jest pierwsze i według mnie również najlepsze. Zdecydowanie Ptaki podobały mi się najbardziej z całego tego zbioru, ale to oczywiście nie oznacza, że pozostałe z nich nie są warte uwagi, bo jak najbardziej są. One wszystkie mają w sobie taką nutkę grozy, troszkę niepewności. Niektóre są bardziej straszne, niektóre bardziej gdzieś tam może poruszające w pewien sposób. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie są pozbawione wad, bo jest to jednak zbiór opowiadań, także siłą rzeczy niektóre z nich spodobają nam się bardziej, a inne mniej. Mam nadzieję, że kolejne książki tej autorki również tak bardzo mi się spodobają, że będą miały szansę trafić do topki najlepszych książek przeczytanych w kolejnych latach. I ostatnia książka, o której chciałam przy okazji tego filmu opowiedzieć, to książka, o której też już mówiłam sporo na moim kanale. Nie mam jej w formie papierowej, dlatego tutaj obok siebie wyświetlę okładkę, a jest to Głusza Anny Goc. Książka opowiadająca o kulturze osób głuchych w naszym kraju i o tym, z jakimi trudnościami borykają się na co dzień, bo są to rzeczy, które dla nas, dla osób słyszących, wydają się takie oczywiste, my je bierzemy za pewnik, bo po prostu nie musimy się tym martwić. Na przykład takie jak wezwanie pogotowia w razie jakiejś sytuacji kryzysowej, jak ma to zrobić osoba głucha, albo edukacja, czy zdawanie egzaminów, które no, nie są przystosowane właśnie do osób głuchych, które po prostu bardzo często, jeżeli urodziły się jako osoby niesłyszące, nie znają też gramatyki polskiego języka pisanego i nie są w stanie czytać, co na przykład dla mnie było dużym zaskoczeniem, bo ja myślałam, że na przykład napisy do filmów są rozwiązaniem w takiej sytuacji, czy właśnie każdy pisany tekst jest rozwiązaniem, a okazuje się, że zupełnie nie. Także jest to naprawdę książka, która ma ogromny walor edukacyjny, uświadamiający, ale też uwrażliwiający na problem, z którym wydaje mi się, że dopóki się gdzieś tam nie zetkniemy w jakiś sposób, to za bardzo o nim nie myślimy, no bo to są rzeczy, tak jak wspomniałam, które dla nas są dosyć oczywiste i nie stanowią dla nas żadnego problemu. Także uważam, że jest to naprawdę taki społecznie ważny reportaż i bardzo, bardzo gorąco Wam go polecam. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o najlepsze książki, które chciałam Wam przedstawić w tym filmie od siebie, ale oczywiście jeżeli macie ochotę zobaczyć pełną listę tych książek, to jeszcze raz odsyłam Was do filmu z moimi ulubionymi książkami minionego roku. Moim fantastycznym gościniom jeszcze raz bardzo dziękuję za udział i mam nadzieję, że Wam, widzom, ten film również się podobał. Dajcie koniecznie znać, co o nim myślicie i jeszcze raz przypominam, że odnośniki do poprzednich edycji znajdziecie na dole w opisie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!